Jest dzisiaj z nami Margaret. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym na początek zadać pytanie. Koncertujesz dzisiaj w Jarocinie, wszyscy się z tego bardzo cieszymy. Powiedz mi, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ilość koncertów w roku? To pewnie dosyć duży wysiłek. Tak, no duży wysiłek, ale też, ale większa przyjemność, więc ja się bardzo cieszę i tak naprawdę z tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje, koncerty są najprzyjemniejszą rzeczą i taką jedną rzeczą, dla której tu jestem, bo spotkanie z fanami i ze słuchaczami jest wyjątkowym dla mnie spotkaniem. To trudne zapamiętać miejsca koncertów, miejscowości? Wiesz co, nieraz jak na przykład gramy dwa koncerty w ciągu dnia, a nieraz się zdarzały trzy, to mimo, że wiem, gdzie jestem, to nieraz mi się myli, no, to prawda. I co wtedy? Nie, no, jak już wiem, że może mi się pomylić, to po prostu mówię do wszystkich kochani. Taki mam patent, ale spokojnie wiem, jesteśmy w Jarocinie. Plus wszystko wiem. Miałaś już kiedyś możliwość występowania przed publicznością w Jarocinie? Nie, jeszcze nigdy. Jeszcze nigdy, ale się tutaj idąc na wywiad, kiedyś grałam. Nie pamiętam, jaki to był zespół. Z waszym zespołem stąd z Jarocina, reggae zespół, tylko nie pamiętam. Za Zuzi, dokładnie. Śpiewałam w chórkach. Nie wiem, dlaczego wtedy śpiewałam w chórkach. Bo taka bardzo szalona historia była. Chyba poznaliśmy się na warsztatach jazzowych gdzieś. I faktycznie śpiewałam w chórkach, nie znając tych piosenek, więc to... Jazz chyba nie jest ci obcy. Słyszałam, że ma powstać nowa płyta w klimacie właśnie takim. Tak, wiesz co, ona w zasadzie miała premierę nawet już 2 dni temu, więc można ją kupić. Zapraszam do Empików. To płyta z duetami z Mattem Daskiem. Bardzo przyjemna płyta, tym bardziej, że teraz takie wieczory się zimniejsze szykują, więc myślę, że to bardzo przyjemne i też coś innego, coś nowego, też coś pewnie dla innej publiczności. Dużo podróżujesz. Widzę, że jest tutaj dzisiaj z nami towarzysz. Zawsze jest z tobą? Tak, zawsze jest ze mną. Ona ostatnio non-stop liże. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiś znak? Może ona ma jakiegoś magnezu za mało czy czegoś? Ona mi non-stop liże. No już przestań. No. Tak, to jest Antonina Grażyna, mój pies i ona... O, tak. I ona faktycznie jeździ z nami w trasę. Więc w busie wszystko ma swoje miejsce, więc... Zawsze wiedziałaś, że będziesz śpiewać? No, mieli, że no. Zawsze wiedziałam, że będę śpiewać. Nigdy nie przypuszczałam, że będę w tym miejscu, w którym... No, przestań. Nigdy nie przypuszczałam, że będę w tym miejscu, w którym jestem, ale zawsze wiedziałam, że będę śpiewać. I to w zasadzie nawet nie było w kategoriach marzeń. Nie, po prostu wiedziałam, że tak będzie. I miałam jakąś taką pewność i też robiłam, ale też robiłam wszystko, żeby śpiewać. Nieodłącznym elementem występów scenicznych są również stylizacje. Twoje są dosyć rzucające się w oczy. Skąd czerpiesz inspirację? To bardzo mnie ciekawi. Ojejku, wiesz co, dzisiaj na przykład to zdradzę, ale to będzie pewnie emisja później, więc to już pewnie wiecie. Będziemy dzisiaj występować w krowach. Będziemy świętymi krowami dzisiaj. Ale dzisiaj akurat inspiracją do tych strojów, to jest też pogoda, bo już jest troszeczkę zimno. Będziemy w piżamach w krowy. Tak. A na co dzień skąd takie właśnie performatywne pomysły podczas występów? Ojejku, zewsząd. Ja lubię się bawić modą i lubię... Lubię, jak jest kolorowo, lubię, jak jest śmiesznie, lubię, jak jest troszeczkę inaczej. I w zasadzie te pomysły zewsząd. Począwszy od bajek, przez filmy, po ulicę. Wszystko, bo nie, jakoś się nie ograniczam. Nie myślałaś o wykreowaniu jakiejś własnej modowej marki? Nie, ja na razie skończyłam szkołę. Jestem ponoć dyplomowanym projektantem mody, ale skupiam się na muzyce i akurat muzyka też okazuje mi dużo czułości i miłości i się okazuje, że mogę śpiewać i ludzie chcą, żebym śpiewała, więc na razie się na tym skupiam. A ta moda też zawsze jest, bo ona się przejawia gdzieś na scenie, jak gdzieś wychodzę, więc to jest, ale na razie przede wszystkim muzyka. Przede wszystkim muzyka, a jak w ogóle uważasz, co mogłabyś powiedzieć młodym wokalistom, artystom, których w Jarocinie jest całe mnóstwo? To prosta ścieżka, jak najlepiej zacząć, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces? To powiedziałabym kilka rzeczy. Pierwsza to jest taka, że takim głównym powodem, dla którego ktoś chce być w tym miejscu niewinnym, powinna być muzyka, a nie sława,
wiesz, blich, to wszystko, bo to ma krótkie nogi, jak się wie, po co się tam idzie. I to chyba jest najważniejsze, bo muzyka się broni. Więc to myślę, że z drugiej strony też fajnie uwierzyć w siebie. Ja wiem, że jest trudno wierzyć w siebie, jak się jest jeszcze trochę dziwakiem, a przecież wszyscy lubimy dziwaków, ale z drugiej strony ich ganimy za to, że są tacy dziwni. Ale myślę, że warto wierzyć w siebie, nawet jak się jest troszkę dziwnym, innym i odmiennym, bo jest się wtedy wyjątkowym. Więc zachęcam was do wierzenia w siebie. Wiem, że to jest trudne, ja też miewam z tym trudności, ale staram się. Występujesz też często w telewizji? Czy czujesz się już ulubienicą publiczności? Jak to w ogóle odbierasz? Nie. Ja właśnie jestem przerażona w zasadzie, jak wychodzę na scenę. Uważam, że jestem mało utalentowana, niefajna i wszyscy mnie wyśmieją. Więc jakby ten stres i ta krytyka i to, że ciągle wychodzę na scenę i jestem na oczach wszystkich, na językach wszystkich, to jest gdzieś tak mocne i tak trudne psychicznie, że... Znaczy mi się nie zmieniło. Ja cały czas się czuję tak samo. Ja się czuję jak małe dziecko, które wychodzi przed publiczność i po prostu tak strasznie się boi, że zostanie wyśmiane. I to się nie zmieniło. Oczywiście teraz jest lepiej, bo wychodzę i wiem, że mam swoją publiczność i że oni chcą, żebym tam była. Ale faktycznie stres jest cały czas ten sam i trama jest cały czas ta sama. A jak sobie radzisz z tymi negatywnymi opiniami? Bo wiadomo, zawsze są dwie strony medalu. Są te pozytywne, są fani, ale są też krytycy. Jak na to reagujesz? Wiesz co, w zasadzie w żaden sposób sobie z tym nie radzę. Po prostu to jest. Bardzo często sprawia mi to przykrość, ale tak jest życie. Nieraz musi być fajnie, później musi być trochę przykro. Zawsze się po prostu zakopuję pod kołdrą, włączam suszarkę, czytam książkę i no jakoś to muszę przeżyć. No i tyle. Suszarka? Tak, wiesz co, ja mam taką przypadłość, że się suszę suszarką. Dzisiaj się suszyłam 3 godziny, bardzo dobrą suszarkę mieli w hotelu. Tak. No. W ogóle ile miałaś lat, gdy pierwszy raz pojawiłaś się na scenie, gdy wystąpiłaś przed może nawet jakąś małą publicznością, ale... Ojejku, ja mam 10 lat chyba miałam. Zaczęłam śpiewać w takim kole muzycznym u mnie w Ińsku, w mojej miejscowości rodzinnej. I faktycznie jako dziecko dużo jeździłam na festiwale różnego rodzaju muzyczne, więc zaczęłam chyba dosyć szybko. No. Masz jakiegoś swojego idola? Muzycznego? Mam kilka autorytetów, to na pewno. Myślę, że to jest Grażyna Łobaszewska, to jest Kaja, Agnieszka Chylińska, mnóstwo. Ale takiego jednego ulubionego, takiego jednego nie umiem się zdecydować, bo za dużo rzeczy mi się podoba. Rozumiem. A co skłoniło cię w zasadzie do tego, żeby śpiewać w języku angielskim? Wielu ludzi, którzy są ze starszego pokolenia właśnie mówią, że jednak woleliby słuchać muzyki w języku polskim. Bardzo im się podoba na przykład O mnie się nie martw, które jest użyte w czołówce jednego z seriali, ale dlaczego głównie język angielski? Jest kilka powodów. Pierwszy powód to jest taki, że ja jestem podpisana ze szwedzką wytwórnią, nie z polską wytwórnią i dla nich język angielski jest jedynym językiem, którym są w stanie mnie zrozumieć. I plady wydawnicze są międzynarodowe, nie tylko tutaj w Polsce, więc jakby ten język angielski no, to jest taki must have. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że po angielsku wszystko ładniej, lepiej brzmi, jak się umie to dobrze zaśpiewać, a po polsku jest troszeczkę ciężko, w sensie polski jest ciężkim językiem do śpiewania, a ta muzyka, którą ja robię, ma takie, a nie inne frazowanie i my nieraz próbowaliśmy przełożyć na język polski, tylko to wychodziło tak komicznie, że jednak nie. Ale mam jedną piosenkę na nową płytę, dwie nawet, smutne, przepraszam, w języku polskim faktycznie i na nowej płycie znajdą się, no na razie są dwie piosenki w języku polskim, więc na razie dwie. Jazz kojarzy się nam z takimi retro klimatami. Te twoje piosenki również niektóre nawiązują do wokalistek, które już je śpiewały, wykonywały. Skąd to zainteresowanie takim klimatem retro? To tylko moda, czy jakieś takie wewnętrzne zapotrzebowanie? Ojejku, wiesz co? Mi się wydaje, że ten taki świat, który był na winylach, który wspominamy, troszkę czarno-biały, to właśnie ma narzucony
pewnie tak nie było, my sobie tylko tak teraz o tym myślimy, ale ma jakiś taki fajny filtr na sobie i fajnie się go wspomina. Nawet ja tych czasów też pewnie nie do końca pamiętam, ale go się fajnie wspomina, ale on fajnie brzmiał, w sensie muzycznie. To były fajne czasy dla muzyki. I warto chyba się tym inspirować i czerpać z tego. Ta płyta jazzowa też jest z tego wyrazem, jak podejrzewam. Tak, to znaczy ta płyta to w ogóle... Ojejku, my się spotkaliśmy z Mattem Daskiem na jednej, dwa lata temu na jakiejś imprezie, gdzie on śpiewał i później ja śpiewałam. I pamiętam, że się spotkaliśmy, ponieważ był plan, żeby zrobić jeden utwór razem, wspólnie. A z tego utworu wynikł cały jakby album. I to z potrzeby tak naprawdę serca ten album, bo on jakby nie jest do niczego mi potrzebny. W sensie takim, że my go teraz wydajemy, a wiesz, żadne radia nie chcą tego grać. I tak się śmiejemy, że robimy ten album dla siebie. Ja bardzo zawsze chciałam do tego jazzu powrócić, bo sobie ten jazz tak naprawdę ukochałam już dosyć dawno. Mało osób o tym wie, ale ja jazz śpiewałam i tak sobie pomyślałam, że oprócz tego wszystkiego i tych wesołych i tych takich skocznych piosenek chciałabym zrobić coś, takie marzenie z dzieciństwa i Matt powiedział, że bardzo by chciał to zrobić ze mną, więc to też wielkie wyróżnienie. No i tak jakoś to się potoczyło, a poza tym się okazało, że Matt jest strasznie śmieszny i mam niezły ubaw w ogóle. To dobrze, gdy czerpie się przyjemność z tego, co się robi, ale chyba są jakieś złe strony show biznesu, co jest dla ciebie najtrudniejsze? Są. Wiesz, chyba najtrudniejsze dla mnie jest to, że jestem już tylko Margaret i trochę Małgosia Mroży jest o nią zazdrosna, nie? Bo wszyscy chcą poznać Margaret, a z Małgosią Mroży w zasadzie niewiele osób rozmawia. Ale to też tak sobie myślę, że ja się na to pisałam i jakby nie narzekam oczywiście. Ale faktycznie, no co ona tam ma? O, usiadła sobie. Ale no tak jest, tak po prostu jest. Nie chcę też się jakoś tutaj strasznie użalać, tylko bym chciała tak, żeby nieraz ktoś do mnie podszedł tak do takiej gości, takiej zwykłej gości, po prostu z Ińska, wiesz, spod Szczecina i powiedział, co tam słychać. No ale... Gdy zaczęłaś występować przed polską publicznością, wiele osób w ogóle nie zwróciło uwagi właśnie przez twoją nazwę, że jesteś Polką, że rzeczywiście Małgorzata Jamroży pochodzi spod Szczecina i jest naszą krajanką. Jak sobie z tym w ogóle radziłaś w tym momencie? Zdarzało ci się coś takiego, że ludzie cię brali za... To w zasadzie bardzo długo. Nawet w tym sezonie, jak jeździliśmy na koncerty, wiele osób mi podchodziło i pytało po angielsku: Can I have an autograph? Ja mówię, tak, oczywiście, mówię po polsku, spoko. Ale to chyba odbieram to po prostu jako komplement. Piosenki Margaret są bardzo żywiołowe, tak jak mówisz, rzeczywiście ta płyta jazzowa będzie jest w nieco innym klimacie. A czy masz jakiś plan na przyszłość? Czy zawsze będziesz taką wesołą Margaret? Czy jednak jakoś inaczej widzisz swoje następne utwory, następne płyty? Wiesz co, tak naprawdę teraz taki intensywny czas, bo skończyliśmy tą płytę jazzową, która miała chyba premierę 2 dni temu, a już jestem w studiu i nagrywam kolejną płytę, taką płytę już swoją. No co, tak już sobie pochodziłaś, chodź. I ta płyta troszeczkę kształtuje się inaczej, to znaczy co, jest cały czas pop, ale chyba będzie taka, troszkę tak będzie więcej też melancholii, której troszeczkę we mnie jest, jeszcze się nie zradzałam z nią, ale to na pewno też. Dzisiaj dla was, specjalnie dla was przedpremierowo zagram jeden utwór z tej najnowszej płyty, więc no. Nie? No. Cieszymy się bardzo, że koncert zacznie się już za chwilę. Mamy nadzieję, że jarociniakom spodoba się twój występ. Dziękujemy bardzo, że zgodziłaś się na rozmowę z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. No, co ty robisz? Film jest. Jeszcze raz.